wielu gości witaliśmy, ale powitajmy najważniejszą osobę tutaj na naszym zgromadzeniu. Złóżmy na chwilę swe oczy i zaprośmy Boga. Boże, pragniemy, abyś otworzył nasze serca i sprawił, byśmy oddali Tobie chwałę teraz, kiedy będziemy wsłuchiwać się w Słowo Boże. Spraw, abyśmy z otwartym umysłem przyjmowali Twoje nauki, ale również, abyśmy my byli źródłem Ewangelii dla innych wokół nas, abyśmy przekazywali ją innym. Dlatego wzmocnij nas teraz i spraw, byśmy przyjęli to, co chcesz nam przekazać. Amen. Jezus Chrystus, kiedy był pośród nas, wiele cennych wskazówek, wiele cennych rad nam przekazał, ale Jego życie w całości było czymś, na co powinniśmy patrzeć i czym powinniśmy się wzorować. W życiu Chrystusa były chwile radości, ale też były chwile smutku. W życiu Jezusa czytamy: Zbawiciel musiał samotnie kroczyć tą drogą i samotnie nieść ten ciężar. Tylko na tym, który odłożył blask własnej chwały i zaakceptował ludzkie słabości, może oprzeć się odkupienie ludzkości. Wiedział o tym i czuł to wszystko, lecz jego cel pozostał niezmieniony. W jego ręku leżało zbawienie upadłej ludzkości i w tym celu wyciągnął ją, aby pochwycić dłoń wszechmocnej miłości. Chrystus wielokrotnie odczuł osamotnienie, wielokrotnie bywał niezrozumiany, a pomimo to nie poddał się i wytrwał w swoim zadaniu, jakie miał do spełnienia tutaj na ziemi. Dlatego też może w zupełności zrozumieć nasze problemy, nasze kłopoty, często samotność, jaka nas dotyka. A to, że samotność bardzo często obecnie pojawia się w sercach ludzi, możemy się przekonać na co dzień, obserwując wielu ludzi wokół nas. Dlaczego mamy z tym problem? Dlaczego tak bardzo doskwiera nam samotność? Myślę, że jest to jeden ze znaków czasu, kiedy to ludzie coraz bardziej zamykają się w sobie, kiedy coraz mniej ufają innym. Nie oszukujmy się, nas też to niekiedy dotyka. Często przychodzą takie chwile, kiedy czujemy, że może nikt nas nie rozumie. Tak jak Jezus, kiedy zbliżały się chwile Golgoty, czuł się osamotniony, ale pomimo to nie załamał się, nie zmienił swojej decyzji wypełnienia planu zbawienia. My też powinniśmy wspominać to i w takich chwilach wierzyć, że Chrystus może zrozumieć nasze problemy i jest w stanie nam dopomóc. Niektórzy czują samotność, bo wydaje mi się, że są niezrozumiani przez bliskich, znajomych. Mają pewne plany, pewne cele, które chcą osiągnąć, a jednak inni patrzą na to zdziwieni. Nie bardzo może podobają się im nasze plany.
To może być jedna z przyczyn osamotnienia. Możemy też poczuć się samotni, kiedy inni nas traktują jako grupę ludzi o odmiennych poglądach. Często w szkole zdarza się tak z dziećmi, które nie chcą zachowywać się tak jak większość. Dziećmi, które być może mają już jakieś standardy wpojone przez rodziców, a wokół wszyscy inni zachowują się inaczej, też mogą poczuć się odrzuceni. Ale tak naprawdę samotność jest bardziej związana nie z naszym fizycznym osamotnieniem, bo fakt, człowiek, który znajdzie się na bezludnej wyspie, może powiedzieć, że jest samotny. Ale to nie o taką samotność chodzi. Bardzo częściej ludzie doświadczają samotności dlatego, że ich relacje z innymi nie są takie, jakby chcieli. Tak więc problem leży nie tyle po stronie fizycznej, co po stronie więzi duchowych, psychicznych, naszych relacji z innymi. Stanisław Jerzy Lec powiedział kiedyś: samotności jakaś ty przeludniona. I choć z jednej strony samotność to zamknięcie się w sobie i brak kontaktu z innymi, to jednak jakże często jest to coś bardzo powszechnego w dzisiejszym świecie. Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, kiedy służył nam swoim życiem, również miał takie chwile, kiedy odczuwał brak zrozumienia, odrzucenie przez innych. Bywały chwile, kiedy mógł doświadczyć fizycznego odrzucenia, kiedy to ludzie nie chcieli go przyjmować, kiedy go wyganiali, ale jednak znacznie częstsze było to odczucie braku zrozumienia przez innych. Kiedy Jezus Chrystus już na Golgocie wisiał na krzyżu, myślę, że był to czas, kiedy szczególnie odczuwał tą przepaść, jaka jest pomiędzy grzesznymi ludźmi a świętą i sprawiedliwą osobą Bożą, jaką był. Przepaść, jaką grzech rozdzielił nasze relacje z Bogiem. Winy, jakie przyjął na siebie, sprawiły, że zawołał: Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. A jednak pomimo tego dokonał ofiary za nasze grzechy i mógł następnie zmartwychwstać, aby pokazać swoim uczniom, a przede wszystkim całemu światu, wszechświatu, że zwyciężył grzech. I że samotność, problemy, jakie często nas dotykają, są do przezwyciężenia, że czeka nas coś o wiele wspanialszego. Wielu z nas odczuwa samotność z powodu niedostatecznego lub też z powodu nieprawidłowego zrozumienia natury naszego Boga. Jest to inny rodzaj samotności, ale także powoduje, że często źle przyjmujemy, źle rozumiemy przekazy, jakie Pismo Święte nam chce wlać w serce.
Być może nie możemy pojąć całkowicie tego, co Bóg dla nas uczynił. Ale Jezus zwyciężył grzech, zwyciężył tą chwilę, kiedy czuł się nawet przez Boga opuszczony. Tak więc my z Bożą pomocą także możemy przejść przez nasze cierpienia i przezwyciężyć. W liście do Hebrajczyków apostoł mówi, że wielu było takich, którzy cierpieli. Kiedy daje nam sprawozdanie o bohaterach wiary, kiedy wczytamy się ich w życiorysy, to również możemy dostrzec wśród nich ludzi, którzy czuli się w pewnych momentach porzuceni, osamotnieni, niezrozumiani przez innych, a mimo to przeszli zwycięsko przez swoje życie i odłożona jest im korona sprawiedliwości. Jezus Chrystus również doświadczał wiele form odrzucenia. Kiedy kroczył tu po ziemi, byli tacy ludzie, którzy przyjmowali go z radością, ale też tacy, którzy go odrzucali. Kiedy spoglądał na Jerozolimę ze wzgórza, kiedy zapłakał nad Jerozolimą, to widział, że ludzie odrzucają go, że brak im zrozumienia jego misji, ale przede wszystkim widział ich koniec. Dlatego miłość Chrystusa wyraziła to w ten sposób. Zapłakał nad przyszłością tego miasta wspaniałego. Ale przez to chciał nam pokazać, że nie jest mu obojętny nikt. Kiedy na nas przychodzą doświadczenia, kiedy spotykamy się z trudnymi sytuacjami w swoim życiu, wiedzmy, że Chrystus współczuje nam, że jest przy nas w każdej naszej godzinie próby. Chrystus również mógł się poczuć odrzucony, kiedy to okazało się, że jeden z 12 jego najbliższych towarzyszy zdradził go, odrzucił. Pewnie wielu z nas doświadczyło w swoim życiu także podobne uczucie, kiedy ktoś może nam bliski, przyjaciel zdradza nas, odwraca się od nas. Nie jest to miłe uczucie, ale jednak musimy żyć dalej. Jezus Chrystus nikogo nie odrzucał, ale nawet tych, którzy Jego odrzucili, starał się przyprowadzić do siebie swoją miłością, swoim sposobem życia. My też uczmy się tego od Niego, abyśmy nawet tych, którzy do nas, w stosunku do nas źle się odnoszą, być może zdradzają nas, nie przekreślajmy ich, ale nadal módlmy się za nich, bądźmy dla nich przyjaciółmi. Kiedy Chrystus w ogrodzie Getsemane, już tuż przed pojmaniem, poszedł i wziął ze sobą przyjaciół, aby razem z nim czuwali w modlitwie, po raz kolejny doświadczył osamotnienia. Kiedy jego przyjaciele zamiast razem z nim czuwać, zasnęli. Wielu z nas mogłoby w tym momencie
załamać się, czując na sobie wielki ciężar odpowiedzialności za innych, ale Jezus wytrwał, poniósł do końca to, co zostało złożone na Jego barki. W końcu, kiedy został pojmany i kiedy wszyscy uczniowie uciekli, przerazili się i zostawili Go samego, także nie zrezygnował ze swej misji, wytrwał do końca. W czym więc tkwi tajemnica tego, byśmy przetrwali trudne chwile w naszym życiu, które się pojawiają? Przede wszystkim jest to świadomość tego, że Bóg rozumie to, co przeżywamy w swoim życiu. Chrystus doświadczył w czasie pielgrzymki tutaj na ziemi wszystkiego tego, co my możemy doświadczać na co dzień. Jest w stanie zrozumieć nas, nasze bóle, nasze potrzeby. Po drugie, musimy pamiętać, że Bóg położył życie swojego Syna za nas, abyśmy wytrwali, abyśmy wytrwali przy Nim do końca. Życie Chrystusa jest największym darem, jaki możemy otrzymać. Darem, który wskazuje na to, że jest zwycięstwo. Jest coś, co pozwoli nam wytrwać w czasie trudów, a jednocześnie otwiera nam wzrok na obietnice, które są częścią zwycięstwa wszystkich tych, którzy dotrwają do końca. Obietnice nowego życia, życia bez grzechu, bez bólu, bez łez. Życia w jednej wielkiej rodzinie, kiedy to tysiące, miliony ludzi będą mogli razem się spotkać, by wielbić Boga. W końcu świadectwo, jakie zostawił Jezus Chrystus, powinno nas wzmacniać i powinno sprawiać, że my również będziemy niewzruszeni pomimo poczucia osamotnienia, niezrozumienia wśród innych. Że wytrwamy do końca, choć wkoło nas będą się kłębić tłumy tych, którzy będą chcieli nas zabić, zniszczyć, tak jak krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ale zwycięstwo zostało już nam zapewnione. Jeżeli zaufamy Chrystusowi jako naszemu osobistemu Zbawicielowi, to pamiętajmy, że obietnice, które zostały nam złożone, nie są tylko czczymi słowami, które może się spełnią, może nie, ale są twardą gwarancją, żelazną gwarancją tego, co będzie w przyszłości. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale i tam w 5 wersecie czytamy zapewnienie Boże: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. We wszystkich czasach i we wszystkich miejscach, we wszystkich troskach i smutkach, gdy świat wydaje się pełen mroku, a przyszłość niepewna, gdy sami uznajemy swoją bezradność i osamotnienie, w odpowiedzi na naszą pełną wiarę i modlitwę zesłany nam będzie Pocieszyciel. Okoliczności mogą nas oderwać od naszych wszystkich ziemskich przyjaciół, lecz żadne okoliczności, żadna odległość nie może nas rozdzielić z Pocieszycielem niebieskim. Gdziekolwiek byśmy się znaleźli i dokądkolwiek podążyli,
Chrystus znajdzie się po naszej prawicy, aby nas podtrzymać, wesprzeć, podźwignąć i dodać otuchy. Są to słowa zapisane w życiu Jezusa. Chrystus, dokądkolwiek byśmy się nie udali, zawsze będzie przy nas. Tylko zaufajmy Mu i sprawmy, by był naszym osobistym Zbawicielem. Pewien człowiek powiedział: nie ma człowieka bardziej samotnego od tego, który kocha wyłącznie samego siebie. Chrystus doświadczył tego wszystkiego, co każdy z nas doświadcza. Poniósł ciężar grzechów za całą ludzkość, a jednak był źródłem miłości i to ona wzmacniała go, dodawała otuchy. Także my, kiedy poczujemy się samotnie, nie porzucajmy miłości, ale ofiarujmy ją innym. A wierzę, że Boża miłość, która będzie tryskać z naszych serc, sprawi, że przyjmiemy lekarstwo Boże. Lekarstwo, które Chrystus ofiaruje nam każdego dnia. Jego miłość na pewno uzdrowi nasze choroby. Nasz jest w stanie zwyciężyć nasze grzeszne życie. Więc oddajmy Mu swoje życie, zaufajmy Mu i pamiętajmy w chwilach osamotnienia, że Chrystus także doświadczał tego, co my doświadczamy, a pomimo to zwyciężył i obiecuje nam zwycięstwo. Amen.